Gmina Kłodawa leży w północnej części województwa lubuskiego. To 12 miejscowości, które tworzą 11 sołectw. Kłodawa to miejsce przyjazne dla mieszkańców, bo od lat wspólnie działamy, aby żyło się tu lepiej. Czy się udaje? Chyba tak, skoro mieszka nas tu coraz więcej. W 2007 roku było nas 6,5 tysiąca, teraz to już prawie 8 tysięcy. To mieszkańcy gminy Kłodawa sprawiają, że jest ona niezwykła, bo potrafią łączyć tradycje z nowoczesnością. Sercem gminy jest Kłodawa. To tu znajduje się siedziba władz gminy. Gminy, której aż 65% powierzchni stanowią lasy. To właśnie one są naszym bogactwem i napawają nas dumą. Przepiękna przyroda sprawia, że turystyka i rekreacja jest tu niezwykle ważna. Od wielu lat rozwijamy sieć ścieżek rowerowych. Przez naszą gminę przebiega wiele rowerowych szlaków turystycznych. Ich łączna długość to 100 km. Łączna długość utwardzonych ścieżek rowerowych to prawie 17 km, a będzie ich jeszcze więcej. Dbamy o naszą przyrodę, bo to dla niej odwiedza nas co roku wielu gości. Tym bardziej, że turystom mamy sporo do zaoferowania. Wojcieszyce mogą pochwalić się najstarszym na terenie gminy kościołem, zbudowanym na początku XIII wieku. W Mironicach, w dawnym opactwie Cystersów, znajduje się dwór z 1830 roku. Miłośnicy wędkowania też nie będą się tu nudzili. Okoliczne stawy i jeziora pełne są ryb. W zdroisku położonym nad rzeką Santoczną, wśród lasów Puszczy Gorzowskiej, oddaliśmy do dyspozycji zwiedzających Izbę Tradycji Kulturowych. W sąsiadujących z Gorzowem Chwalęcicach mieszkańcy mogą pochwalić się neogotyckim kościołem z 1860 roku. Nie zapominamy też jednak o teraźniejszości. W ostatnich 10 latach znacznie wzrósł potencjał gospodarczy naszej gminy. W Kłodawie pojawia się coraz więcej innowacyjnych firm. Ta położona na terenie naszej gminy ogromna szklarnia, w której uprawia się pomidory, jest jedną z największych i najnowocześniejszych upraw tych warzyw w Polsce. W sporej części to pomidory z Kłodawy trafiają na stoły w całej Europie. Pewnie niewielu wie, ale w Kłodawie produkuje się też nowoczesne okna, a z tej hali w świat wyruszają leki dla zwierząt. Na terenie gminy działa prawie 800 firm. Będzie więcej, bo w 2015 roku powstanie podstrefa specjalnej Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Ponieważ lasy stanowią 65% powierzchni gminy, pracy w nich nie brakuje. Nie zapominamy też o rolnikach. Produkcja rolna to nadal ważna dziedzina gminnej gospodarki, o czym nie zapominamy, co rok dziękując kłodawskim rolnikom za ich pracę i plony. Kłodawa od lat przyciąga też coraz więcej młodych ludzi. Dlaczego? To proste. Wspólnie dbamy o harmonijny rozwój. Budujemy wodociągi i kanalizacje. 85% gminy jest już skanalizowana oraz zwodociągowana. Tam, gdzie tego brakuje, stawiamy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Po naszej gminie łatwo, bezpiecznie i wygodnie można się poruszać. Od 2007 roku przebudowanych i nowych dróg powstało blisko 40 km. Wydaliśmy na to ponad 12 milionów złotych. Dla nas wszystkich ważne jest też to, gdzie i jak wychowywać kolejne pokolenia mieszkańców. To dla nich modernizujemy i inwestujemy w bazę oświatową. W ostatnich latach rozbudowaliśmy szkołę w Kłodawie. Powstał nowy budynek gimnazjum i nowoczesna hala sportowa. Była to największa inwestycja w historii gminy. Kosztowała ponad 10 milionów złotych. Zmodernizowana została też szkoła w Różankach, która zyskała nową halę sportową. Modernizujemy nasze przedszkola, bo przedszkolaków w gminie jest coraz więcej. Zmodernizowaliśmy wszystkie wiejskie świetlice. Nową zyskają mieszkańcy Różanek oraz już niedługo kłodawianie. Od kilku lat właśnie w czasie wakacji organizujemy projekt pod nazwą Lato w Teatrze,
Codziennie przez 2 tygodnie uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie prezentowane jest w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej. Dla wszystkich uczestników Świetlic co roku organizujemy nieodpłatne obozy letnie nad jeziorem w Lipach. Wszystko to było możliwe dzięki temu, że budżet gminny jest coraz większy. W 2007 roku było to 19,5 miliona złotych. W 2014 roku to już prawie 28,5 miliona złotych. To więcej o prawie 40%. Na nasze inwestycje skutecznie pozyskujemy środki z zewnątrz. To około 20 milionów złotych. Potrafimy oszczędzać. 200 tysięcy złotych zaoszczędziliśmy, dostosowując transport zbiorowy do potrzeb naszych mieszkańców. Między innymi dzięki temu możemy i chcemy wspierać ciekawe wydarzenia kulturalne, których w Kłodawie nie brakuje. Mocną stroną naszej gminy jest sport. Coraz więcej chętnych bierze udział w biegu Trzech Jezior. Naszym piłkarzom też stworzyliśmy świetne warunki do grania, modernizując stadion i teren wokół niego. Ważne jest też dla nas bezpieczeństwo. W każdym sołectwie działają strażacy ochotnicy. Jesteśmy z nich dumni. Niektóre remizy włączono do krajowego systemu ratownictwa. Nie ma zadań, z którymi kłodawscy strażacy by sobie nie poradzili. I może właśnie dlatego to w Kłodawie powstało osiedle marzeń. Bo mieszkać w Kłodawie to marzenie wielu.